Jak zwykle brudny aparat. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotnie, w sobotę, nie wiem czy to jest, która jest godzina. W sobotnie popołudnie. Dzisiejszy temat, stawianie znaczników do pionu jedną sekcją hydrauliczną przy siłownikach jednostronnego działania, tak? Standardowo, jak macie działające, że tak powiem, znaczniki, czyli tak o, jeden opada, w tym czasie drugi się podnosi, tak? Potem ten się podnosi, ten opada, tak? No taki standard, nie? Czekaj, jeszcze trochę gazu więcej mu. O, to tak, ten się podniósł, tamten opada, tam są założone takie o dławice. No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, tylko to jest czasami trochę kłopotliwe. Załóżmy, mamy dwie przeszkody blisko siebie na tam 3-4 metrach, 4,5 może, kombajn jeszcze wtedy wjedzie. No i my co musimy? Musimy wychodzić i składać ręcznie znaczniki, tak? Czyli blokować je w jednej i drugiej strony. Czy tak samo, no ja mam bardzo małe pola, więc bardzo dużo przejazdów mam. Tu ma pole hektar, za chwilę jadę hektar 30. No i co chwila trzeba złazić, tak, te znaczniki podnosić. Jak to zrobić, żeby, jak widzicie, no nie widzicie, ale za chwilę wam pokażę. To są siłowniki jednostronne. Ktoś, kto ma Amazona, to ma w ogóle tragedię. Te stare typy, tam D8 czy D7, bo w ogóle tam te znaczniki tylko tak leciutko skaczą, nie? Jak to zrobić, żeby... Teraz postaram się to pokazać. Żeby postawić znaczniki do pionu, używając, jak tutaj widzicie, tylko jednej, to jest tutaj u góry, tak? Tylko jednej, no ja mam tutaj ten elektrozawory, tylko jednej sekcji hydraulicznej, tak? A podjeżdżamy na drugie pole, opuszczamy sobie znacznik jeden i normalnie je przerzucamy, no nie? Ten się podnosi, ten opada. A idziemy na pole, z pola na pole. I stawiamy je do pionu. Jak to jest zrobione? Mówię, jak widzicie, znaczniki są na siłownikach jednostronnych. A dzieje się to poprzez zastosowanie zamka hydraulicznego. I tylko tyle. Po prostu szybko, nie pozwalamy drugiemu znacznikowi, że tak powiem, opuścić sekcji, nie pozwalamy opuścić drugiego znacznika, szybko nabijamy olej na wyższych troszeczkę obrotach. Dzięki temu jedną sekcją hydrauliczną możemy jednostronnego działania siłowniki stawiać do pionu. Fajna sprawa, bardzo wygodna. Kolejny temat jest taki, że nawet jeżeli nam puszcza sekcja hydrauliczna, tak, nie trzyma nam rozdzielacz, my tych znaczników nie ruszymy, nie położymy. Możemy zostawić ten agregat, czy tamte siłowniki na tydzień, miesiąc. Nie ma opcji, bo kostka hydrauliczna, zamek hydrauliczny nam będzie to trzymał. W moim przypadku tam mam jeszcze czujkę, która liczy mi ścieżki technologiczne. Przez to czasami, jeżeli po prostu ta sekcja jedna hydrauliczna puszczała, znacznik potrafił opaść na 7 hektarach. Powolutku ta sekcja puszczała olej, tamten znacznik opadał i dzięki temu czasami, jak się zagadaliśmy z kimś, zadzwonił telefon, jakiegoś SMS-a, no wiecie jak jest, czasami ktoś tam zadzwoni, naliczało ścieżkę i wtedy się wszystko gubiło. Bardzo trzeba by było trzeba się wtedy bardzo pilnować. Nie wiem, jak wy macie te ścieżki technologiczne robione, no ale w moim przypadku jest to naprawdę piękna sprawa. Mówię, przejeżdżam z pola na pole, stawiam sobie te znaczniki do pionu, nie muszę ich w ogóle blokować. A widzicie, kurczę, za niski kąt. O, tak o, tutaj ten stoi, pyk, opuszczamy, opada,
ten się już podniósł, a jak chcemy po prostu i znaczniki są już w pionie, nie? Moim zdaniem bardzo ta kostka hydrauliczna kosztuje 50 zł, no jakieś tam 20 zł wydacie na jakieś tam przejściówki, redukcje, no chyba, że macie wszystko na M18, tak? Czyli na 22 klucz, jeżeli się nie mylę, może tam jakaś pomyłka się wdała. Moim zdaniem bardzo fajny temat. Jeżeli się przydało, może gdzieś to będziesz w stanie wykorzystać. Zasubskrybuj kanał, zawsze to jest jakaś tam motywacja do działania dalszego, do nagrywania, pokazywania wam różnych tutaj rzeczy. Ja wracam do siewu, miłej soboty, trzymajcie się. Chyba że oglądasz w innym dniu, to innego dnia miłego, tudzież wieczoru albo poranka. Na razie.